O, idzie Magdalena. Dzisiaj poznacie Magdalenę. To jest Magdalena. Wspinamy się na górę, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobrze, Magdalena, to opowiedz, dlaczego się znaleźliśmy tutaj, a nie tam, gdzie mieliśmy być. Bo nas a wylądowaliśmy? Na ślęży. Na ślęży. Nie możemy się kompletnie nie znaleźć na grzybach. Dlatego stwierdziliśmy, że jedziemy na ślęży. Ale znaleźliśmy jednego grzyba. Masz go gdzieś na wyszło? Mam go w kieszeni. Zrobimy z niego 1/80 sosu. To będzie jak lek homeopatyczny. Tak, możemy go zjeść na surowo nawet. Wyciąg z grzyba jednego. I sos. Magdalena w ogóle się nie zajrzy na YouTube. Muszę zbyt erotyczny tekst. Wyciąg z grzyba? Wytniesz się. W każdym razie jesteśmy na tej pięknej górze Ślęża. Teraz aktualnie na wieżycy. Wieżyca. 415 metrów nad poziomem. Pod Wrocławiem. Fajne miejsce. Jest taka ładna wieża tutaj. Można wejść. Zaraz wchodzimy z powrotem, znaczy wchodzimy na górę. To może nie być proste zadanie, bo nie jesteśmy chyba najlepszymi taternikami, góralami chciałem powiedzieć, na świecie. Myślę, że ten odcinek będzie miał najwięcej wyświetleń na świecie, bo jest Magdalena, która wprowadza tutaj element głupich. W każdym razie idziemy zaraz na górę. Mimo, że siedzimy przy tym stole już od chyba 2 godzin, siedzimy i gadamy i pijemy kawę. Musieliśmy opóźnić plecaki, bo były za ciężkie. Tak, za dużo było w nich kawy. Tak. Zostało nam jakieś 300 metrów. Jesteśmy aktualnie na 430 bodajże? 415, 430, jakoś tak. Idziemy sobie lasem. Jest las. Las jest generalnie. Nawet nie jest tak tłoczny, jak myślałem, że będzie, no bo to w końcu ślęża. A jest bardzo ładnie. Dawno nie byłem w lesie. Ale grzybów nie ma. No, grzyb dalej... Stan wygląda tak, że jest bardzo żałośnie, bo jest jeden. Już nawet się przestałem rozglądać w sumie. Straciłem nadzieję. Za to robi się coraz bardziej grząsko. Wiem, że w tym tygodniu miał być 2 odcinek o Instagramie, ale niestety była nie bardzo... Będzie. Dokładnie. Była bardzo brzydka pogoda, więc nie mogłem nawet iść nagrywać na dworze. A niestety jeszcze mój sprzęt nie pozwala na nagrywanie w domu w takich warunkach, jakich bym chciał. Chociaż pewnie i tak mnie to czeka, bo lato w tym roku było bardzo krótkie. Przyszła jesień. Nie jest już tak ładnie, jak było, a było ładnie przez 2 tygodnie. Będzie depresja. Będzie depresja. Chyba do domu. Tu dzisiaj śpimy. Padam już na twarz. Strasznie. Ale chciałem, żebyście widzieli, że
Udało się. O Jezu. Prześwietlone. Teraz tylko karki będą nas bolały. Jesteśmy. Magdalena, jak się czujesz? Rzucam pole. Wejść. Polecamy? Polecamy. I widzimy się w przyszłym tygodniu, bo już nie mam siły nagrywać. Cześć.